No witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie bitewką na skrzynki eventowe, no bo za parę godzin już oczywiście kończy się nasz event, więc trzeba oczywiście te skrzyneczki sobie jeszcze tutaj na koniec otworzyć. Jak oczywiście skina chcesz wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz no i użyj oczywiście kodu Croxy na CSGOSKINS. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu. O i patrz, mamy kostkę, bądź oczywiście klikniesz magiczny zielony plusik, no i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2 i znajdziecie on oczywiście 10% więcej, no i skrzynkę na start za free, no ale tutaj się rzecz straszna uderzyła, tak, no 2000 zł Bayonet dla mojego przeciwnika, nie spojrzałem czy on poleciał z tej skrzynki Jungle Case na buście, czy z tej właśnie poprzedniej, tej najdroższej skrzyni eventowej, ale no wiem póki co tylko tyle, że no trzeba tutaj nadrobić i mam nadzieję, że ta skrzynka tutaj Jester Banana nam no po prostu pomoże tutaj odbić, no bo właśnie wrzuciłem skrzynki podbustowane i dodatkowo jeszcze podbustowane na tym trybie Joker, więc no mam nadzieję tutaj, że ten tryb nas finalnie uratuje. Oczywiście też przypominam, że jak z kodem Croxy wpłacasz, no to na CSGOSKINSie też masz fajne skiny do wygrania i od razu po wpłacie, jak uda Ci się wygrać, no to dostajesz oczywiście powiadomienie, że skina udało Ci się wygrać, ale zobacz, tutaj dwie ostatnie skrzynie, przypominam, że ten tryb daje nam to, że procent na wszystkie skiny jest taki sam. I mamy nóż, którego jeszcze nie udało mi się trafić. I patrz, i rękawica od razu do kompletu. No stary, i zacz, o to właśnie chodziło. No tak to się robi na Dzikim Zachodzie. 8700 zł. Fantastycznie tutaj ta skrzynia oddała. No to ja bym tu jeszcze raz spróbował tą skrzynię. Tak samo na tym trybie właśnie Joker i 3 naraz. Kosztuje nas to 1700 zł. Więc zobaczmy. Takie otwarcie. Tutaj procent jest oczywiście taki sam. Lekko ponad 5 na każdy oczywiście z dostępnych itemów. Nie dostaliśmy nic, więc spróbujmy jeszcze raz. No mamy tutaj Karambita, mamy oczywiście ten nóż Kukri, no i Gloves. No to są tak naprawdę 3 skiny, które nas interesują, ale póki co, no niestety tutaj nic wyczarować nie możemy. Czy to do... Powiem tak, jakby ja tak patrzę, mówię nie, nie ma opcji stary, to by było za piękne, no ale to się wydarzyło stary. Dwa Karambity Tigertów z jednej skrzyni, znaczy z jednego otwarcia tej skrzyni, 1700 przypominam wydaliśmy, dostaliśmy 11 koła. No powiem tak, no po prostu wow, no co tutaj ta skrzynia Banana zapodała, to ja nie mam pytań. A czy skrzynia Survival też ma to jakiś ładny skin do trafienia? 251 zł kosztuje taka skrzynia, 3 takie skrzynie, jak oczywiście ten tryb Jester sobie ustawimy, no i 1700 zł. Ok, mamy tutaj nożyk, więc kręcimy jeszcze raz tutaj skrzyneczkę i mamy znowu, patrz, kolejny tutaj Nomad i powiem wam tak, no ten tryb naprawdę, powiem wam, że jeżeli znajdziecie jakąś skrzynkę taką perełkę, no to naprawdę można bardzo fajnie z tych skrzyń zyskać, ale zobaczmy jeszcze tutaj, no jak już tak testujemy po kolei skrzynki oczywiście eventowe, no to tutaj tą też sobie zakręcę, 300 zł za 3 takie skrzynki, no tutaj tylko do trafienia ten Huntsman Crimson, więc tutaj tylko ten nóż tak naprawdę nas interesuje, ale no otwierajmy sobie kilka, tak? Może akurat uda się zdobyć, jest to oczywiście procent taki sam, lekko ponad 5, więc no popróbujmy, może akurat, oj tutaj bliziutko było do tego Huntsmana, no ale tak to, no tutaj nie ma innych skinów, które by mnie interesowały i no już chciałem mówić, że jest, ale no niestety, no powiem tak, no w końcu powinien chyba spaść, nie? Ale nie ma co też przesadzać, jeżeli widzę, że skrzynka nie chce dawać, no to trzeba odpuścić, no ale no właśnie, mam co chciałem i możemy od tej skrzyni uciekać. Czy Survival Case'a otwierałem? Otwierałem, no ale jak już jestem, no to se kliknę. No dlaczego by nie? Zobaczmy, 3 takie skrzyneczki oczywiście por favor, no i mamy Glovesy, no i się opłacił tak naprawdę ten ala misklik, bo no, chciałem sprawdzić tylko, czy otwieram ten skrzynię, no ale jak już się okazało, że otwierałem, no to mówię, zakręcę sobie jeszcze raz. 760, ojojoj, no tu jest potężnie, ale skiny też są potężne do trafienia, tak? 2000 ponad złotych, okej, jeszcze raz sobie ciabnimy, ojojoj, no to ostatni raz, co? Spróbujmy. Dobra, ostatni, przysięgam. No powiem tak, no... Last, serio last. O! No i o to chodziło. I zobacz, pięknie. MK, welcome to jungle, fantastycznie. Ale jest jeszcze oczywiście skrzynia Serpent, stary, która na Jester modzie kosztuje 5 koła. I no, nie mogę po prostu tego odpuścić, tak? No muszę chociaż raz tą skrzynią na tym trybie zakręcić. A jako iż w tym momencie mamy 21 koła w naszym balansie i no event się kończy, tak? Już nie będzie, że tak powiem, drugiej szansy na otworzenie tej skrzynki. No to ja wrzucę po prostu tą skrzynkę na tym Jester Mode, wrzucę 4 takie skrzynki i niech się dzieje tak naprawdę wola nieba. Zobaczmy. Bitwa oczywiście na 2 osoby. No tu jest mocno stary, bo tu są do trafienia te rękawiczki, właśnie te Hedge Maze, które kosztują, no sporo kosztują, tak? Nie wiem, czy Lotus jest do trafienia zobaczenia. Nie pamiętam szczerze, no ale zobaczmy, no niech już się po prostu dzieje to, co ma się dziać, tak? 4 skrzynki, pierwsza niestety pusta, zobaczmy, ale bitwa za 18 684 zł, zobaczmy, trzymajcie kciuki, żeby tutaj się udało. Jest oczywiście też Butterfly do trafienia, który właśnie tam wyżej był i zobaczmy, ostatnie skrzyniacz, tu się coś jeszcze zmieni. Panie CSGOSKINS, proszę. I powiem tak, no nie zawsze moje decyzje, które podejmuję, się opłacają, nie zawsze są rozsądne, no ale przynajmniej dobrze się bawię.